Witajcie, ja jestem Mieczu, a to jest Stalker Złota Kula. Zapomniałem ominąć, dzięki kondotierowi zwrócił uwagę, oczywiście pewnie dowie się o tym trochę po czasie, jeżeli będzie oglądał, bo jak wiecie, robię to z wyprzedzeniem, prawda? I tak, i nasz kolega ma tutaj, pominę te dialogi, bo one nie są zbyt istotne, ale można u niego sprzedawać takie rzeczy jak właśnie tę skrzynię, którą mamy, tą lampę, ale nie wiem, bo Larka wspomniała, żeby się jej przyjrzeć, także zostawię sobie na razie. I widzę, że transport macie i on wspomina o tym zestaw do regulacji, akumulator. Zestaw do regulacji mam, ale do Betera zdaje mi się, że jakiś większy akumulator, bądź też to zadanie stanie się dostępne dopiero później, albo po prostu je przegapiłem. A teraz, żeby się dostać się szybciej tam, zrobimy taki meg, że ja wykorzystam to przejście, które ostatnio tutaj sobie otworzyłem. Pamiętajcie, że dalej mam ze sobą żółtą zmyłkę, jeżeli potrzeba by taka była teleportu tutaj, w stanie to zrobić. Zrobimy teraz ten meg właśnie, że kurczę, zapomniałem nabrać wody. Może by okazać się lekko problematyczne później. Zaczęły skakać te gówna. Niedobrze, od razu Bitard ma tutaj. Pogadam z nim od razu. Zielona zmyłka. Co daje zielona zmyłka? Przedaje nieprzewidywalny rezultat. Coś on mówił. Przeklikałem. Wylatują przydatne rzeczy. Nie, bez muzyki tu grusna. Sprawdźmy. Rymcymcym, rymcymcym, z dupy dym! Hop, siup. Co z niej wypadnie? Wyjazd ode mnie. Jeszcze mi wybuchniesz twarz, albo nie wiem, co się stanie. Hopsa! To jest jakaś skrzynia, aha, bug. No chyba tego, na razie niech tu leży, bo chyba tego nie potrzebuję. Torba. Ło. Dobra, czy potrzebuję do czegoś? W sumie na razie amunicji niczego nie potrzebuję. Chyba, że do czegoś mi brak. Do kałacha mogę sobie wziąć. I tak to się, jaka to była amunicja do kałacha? Wiedzieć, że się zbłaźnię, bo nie pamiętam dosłownie. I to jakiś plecak mieliśmy, czy coś chyba jeszcze. Ej, fuflu. No dobra, to wezmę amunicję do karabinu snajperskiego. 7,62,54. Ej, fuflu. 35,39, dobra, trafiłem, hehe. Super. 55 kilo na plecy. Co tyle waży? Tylko jakoś dużo. Magnet. Kociołek? No co to może wa... To gówno. Swoje waży, nie? Patrzeć. Głowa, którą nie wiem po co noszę. Ogon to ja mogę sobie wyrzucić. Aż tylu rzeczy nie potrzebuję. Dobra, tu jest ta jego skrzynka. Nakoptuję tutaj jakiegoś zła. Rekiełbasy jakieś. Troszkę trzeba zrobić porządek. Będzie taki mój schowek, do którego będę miał dostęp z większości map. Co tu więcej? Już naprawdę minimum z minimum, że tak powiem, noszę przy sobie. 60 nagrody. Wow! Co się w tej chwili stało? Widzicie ten mój szalony udźwig? Ale coś spuchło? Zielona zmyłka mi się zahaczyła na pasie. No ale coś się skiełbasiło. Do zmyłki podejście drugie. Raczej, bo ona mi się na pasie nie przypadkiem nie zakotwiczyła. Będzie problem, teraz wyrzuciłem rzeczy i zobaczmy, co ona tym razem wyrzuci. Ostatnio się zepsuła. Czy dla bezpieczeństwa odsunę? Mnie walnie jakąś kuchenką albo czymś? O, psiup!
tyle co potrzebuję. Ta amunicja, której potrzebuję i coś tu jeszcze wyskoczyło. Zestaw naprawczy chyba dobry. Ale akurat nawet nie muszę niczego naprawiać, bo w sumie broń jest w dobrym stanie. Ten taki malutki. Gdzieś on tu się przewala, ale o. Zestaw do czyszczenia. Dobra, jak na razie mi jeszcze ekwipunku nie wywaliło. Bo o kurde, mogłem twardo zapisać. Dobra, mniejsza z tym. No i jesteśmy w sumie... Troszkę pospieszyliśmy lekko podróż. Prawda, ten płaskowyż jest dość bezpieczny. Także no... Dobra. Aż tak tragicznie nie było. Lalka zauważyła kolejny schowek, ale co ja ci, lalko, zrobię? Nie lubię ich szukać. Bo ciężko mi je po prostu... Ciężko mi tam coś znaleźć w nich. Ciężko mi... Najpierw trzeba je zestrzelić, a to też nie jest łatwe. A, tutaj te koty. Ostatnio miałem problem. Przesłuchajmy ogólny kanał, może coś się pojawi ciekawego. Cały czas to samo. No zona jak to zona, nie? Jak się zapętli coś, to nie ma przebacza jeszcze. Resztkę wody znalazłem. No, tutaj coś czuję, że duże ilości manierek okażą się bardzo pomocne. Da, to w tłoczku. Jeszcze jakiś schowek będziemy mogli przeszukać. Części do broni to dopiero na wysypisku znajdę, z tego co pamiętam. Przeszukać fabrykę, zlikwidować przynajmniej... Leżę na informacje, sporo zaczyna się tych informacji. Widzę tych kotów. Dajcie mi obraz. No nie, nie mówcie, że znowu będę się musiał z tymi gówniakami użerać. Czy ten karabin w ogóle ma jakieś obrażenia zadaje? Tom? Czy on po prostu jest na jakieś kapiszony? Bo tak na razie ja mam takie odczucie. Czy może nie trafiam, po prostu jakoś dziwnie on trafia. Zombie po łamańcu i snorku. Udane trafienie zapala cel. Ale to nie działa na normalnych przeciwników, czy jaki czort? Chyba nie działa na normalnych przeciwników. No śród działa, ale zdecydowanie lepiej. Co to w ludzi też, czy to akurat koty są takie odporne? No już umarłem. Chyba lalka mnie poratowała. No, delirka już się skończyła. Nie no, to chyba się po prostu jakieś taki, nie wiem, czy to się da w końcu z tego karabinu coś ubić, czy się nie da. Naprawdę jakieś kapiszony. Bo strzelba to nie ma gadania, już po temacie, nie? Tylko, że zombie po łamańcu to nie jest problem jakiś. No i tu jest wyczyszczone, a spodziewałem się, że ten karabin troszkę lepszy będzie. Informacja dęba. Nie mam czasu jej przeczytać, czy pojawi mi się tu jakiś schowek? Tak, oznaczył mi się jakiś. Spasibo ogromne.
O, dobra. Nic nie mówię. Klołem na ten karabin, ale widzę, że tu się chyba przyda, bo tu biegają jakieś szmaciaki. Biegają. Biegały. A czy jeszcze biegają? Jezus Maria. Ten karabin nie wiem, czy on jest jakaś śrutownica to jest, czy co to jest? Traf tego zombiaka. No, utrafienie z niego zombie, no to jest po prostu cud boski. Sprawdźmy, jak działa strzelba. Ja to w tułoćku. Jeszcze plecak z kluczem. Klucz do garażu. Na obrzeżach zony. Nie, bez muzyki to grusno. O, chyba tak się zapisałem w grze, że zaraz zdechnę. Raz, dwa, trzy, martwy jesteś ty. Ruchy, ruchy, no. Kurczę, ten karabin znam, ja czuję po prostu, czuwam, że on jest bezużyteczny, no. No bo... Naprawdę, ze śrutownicy ustrzelimy go szybciej, tego zombiaka. Komedia na kółkach normalnie, no. Żeby ten karabin jeszcze zadawał jakieś obrażenia wszystkim. A dosłownie ta berdanka to jest zdecydowanie też lepsza broń. Nie wiem, wyrzucę go przez okno czy coś. Dobra, ten pies tu nie wbiegnie. Z niego można zadać dodatkowe połamańcom, zombie połamańcom, udane trafienie zapala cel. Ale wyobraźcie sobie z karabinu snajperskiego utrafić snorka, nie? Też graniczy z cudem. No zobaczcie, dwa trafienia, a ze strzelby będzie pewnie jedno. No może i niecałe jedno. Nieet, bez muzyki. Wow. Malia? Czy co to było? Widzieliście to? Jak mi wyrwało? Purchawki, czy co to jest? Ty stół, to ubili spierwa. Potem pogadamy. A ty co, rzuć broń? A co do czar, takim jesteś? Jestem tym, kto cię mózgu pozbawi, pieprzony przemytniku. No to chyba jesteś żołnierzem przebrania, albo ich przydupasem. Opuść lufę, nie będę podskakiwał. Porozmawiajmy. Gdzie macie obóz? Ja nie mam obozu, jestem zwykłym przemytnikiem. Moi kompanii przygnali mnie po tym, jak się zaraziłem chorobą. Co to za choroba? Częściowo choroba, częściowo mutacja. Moje ciało emituje radiację, ale ja od niej nie ginę. Ściśle mam uszczerbek na zdrowiu, ale niewielki. A co tyczy się moich byłych kumpli, to ich nienawidzę i do nich otwieram ogień, jak któregoś nawet na horyzoncie zobaczę. Dziękuję. Wiej nieczysta poskudów, to tyle, ile chciałem wiedzieć. Интересно, куда это он? Возантираду податный на сугестии. Значит, я мам артефакт с группы пленичной, бо можно так и выкуржистать. Верно. Пришлено. Мам кришталу. Кришталу, як кришталу? Палю. Урда, на тяжко будем с этим артефактом расстать. Ale zobaczmy, co to nam da. Kogo nie będziesz dziom? Nie. F5. Nie, nie ochota. Ale jak teraz zadziałać na niego tutaj jakąś perswazją? Jeszcze raz w takim razie wczytam. Jeszcze doczytam. Mi się dawało, którymś guzikiem mogłem. Tabem chyba. Ale wcisnąłem, nic się nie stało. Jeszcze raz zobaczymy. Podatny na sugestie, ale w jaki sposób na nim tą sugestię wymusić?
To co Fujin, co mnie tak wywalało, widzieliście z tą radiacją, tak nagle maksymalny poziom radiacji. Jakieś takie purchawki czy coś. Jakieś nowy typ pułapki, czy to po prostu jakaś anomalia? Nie wiem, ale że tak powiem, potrafi człowieka wystraszyć. Wierne. Tylko, że właśnie, już z nim nie mogę porozmawiać, bo z nim porozmawiałem. Przeszukać z ich widać, zdać relację Kitanowi, to co, mam go zabić? No nie. Интересно, куда это он? No je, no wybaczcie, że was tak męczę, ale muszę to zrobić, no bo potem będzie problem z zadaniem albo coś. Tam zrobiłem twardy zapis, także jeżeli będzie problem, to się mogę wrócić. I powtórzyć po prostu serię zadań. W tej chwili nie czuję takiej potrzeby, bo no zobaczymy. Nie sprawdziłem, moja wina, no i będziemy grać dalej, nie będziemy 10 razy tego powtarzać. Wujcie Kondotier pewnie podpowie, czy zrobiłem dobrze, czy zrobiłem źle, czy co mogę poprawić. Czasami tego rady są bardzo przydatne, bo przynajmniej mogę uniknąć pominięcia, bo zdarzało się tak niektórym, że ktoś w modzie ominął 1/3 fabuły i dziękuję, nie? Nawet nie tylko w modzie, ale czasami w podstawce takie cyrki się działy. Ale to wiecie, każdy ma inny styl rozgrywki i po prostu no akurat tak wyszło, że coś jest. Giordano Bruno. Podpowiedź do sejfu. Wchodzimy w przeglądarkę. Giordano Bruno. Włoski filozof renesansowy, możemy się dokształcić. Pewnie data urodzenia 1548, data urodzenia. Dziękuję ba. Uhuhu! Szkiełka 3. Kasztan. Ciekawe. Obrączka. Kamień wróżek. No i szutru ile? Ciężkie wciul. Ale łup. Tak powiem, 10 na 10, no. Takiego łupu się nie spodziewałem. Coś tu będzie, czy też nie będzie nic. Się na burzę albo na emisję zbiera. Skoczę, super. Ciach. W tej fabryce jeszcze mogę znaleźć. W sumie tam jeszcze ten garaż obejrzę. Ale najpierw tutaj. No z kolegą nie zagadam, nie? Ale to w sumie całego tego właśnie, tu jeszcze jakiś safe jest. André Ampère. Sprawdźmy, kim jest ten pan. Francuski fizyk i matematyk. 1775. A tu szafka medyczna. Ciach. Tu jakieś ognisko. Tu nic nie ma. Czy jest, ale jedno wielkie nic. Wyszło w tej chwili moje nieczytanie dialogów. Bo takie pobieżne czytanie. O, Kondotir mnie za to zabije. Ale spójrzcie. Dobra, wejdę tutaj na ten zbiornik. Będzie jakiejś kosmicznej radiacji. No, powiedzmy, że jest znośnie. I spójrzcie. Hokus pokus. Tutaj mamy obóz zaznaczony, bo okazuje się, że on nam podał lokację ich obozu. Chyba nie musiałem wykorzystywać artefaktu. Chyba coś tu leży. A to muszę najpierw odkryć informacje, żeby znaleźć dany schowek. Może i głupie, a może i fajne.
Raz nam się schowek odznacza. Nie, bez muzyki to grubo. Wow, a się uratowałem teraz. Się skupiła anomalia na szczurach. Nie, bez muzyki to grubo. Co to tam tak wywaliło? A, ze szczura zrobił się korpusik. Okej, okay, ciekawe. Zobaczmy, może tu jest coś ciekawego. Bo nie ma nic. Ale warto najpierw sprawdzić, niż potem płakać. Przeszukaj. Pojemnik. Dotknięcie zawartości spowoduje natychmiastową śmierć. Ech, salca by хорошего сейчас. Z czarnym chlebuszkiem świeżym, da z czesnaczkiem. Co to za magiczny pojemnik? Dobra, niech leży tutaj, bo się jeszcze zabije. A nie, on do jakiegoś zadania jest potrzebny. Wow, ja w twoją mać, ażem podniósł ciężkie żelazo. To wczytujemy. Nie, sorry bardzo, ja tej cegły 4-kilowej nie będę dźwigać, bo jest potrzebna do jakiegoś zadania albo do czegoś. Jak będzie potrzeba, to może po nią... Chociaż mogłem wziąć. Jakoś bym się przemęczył. Może tego łebka będę mógł sprzedać na przykład, nie? Jako pamiątka z zony. A, dobra. Nie, czy to no... W sumie, jeżeli nie mogę tego wyrzucić, to znaczy, że gdzieś do zadania się przyda. A drugą rzeczą może być ten problem, że będę dźwigał do końca gry to żelastwo i się okaże, że się jednak nie przyda. Normalnie z ekwipunku... Oj, grzmotnąłem. Normalnie z ekwipunku tak samo jak tamtą lampę mogę wyrzucić, nie? Dobra, biorę i nie dyskutuję. I dwa antyrady mi się wyrównam. Nie, bez muzyki tu grusno. Jeszcze przejrzyjmy tutaj, bo tu jest jakiś schowek. No, teraz muszę ogarnąć jakoś tutaj ekwipunek, żeby sobie nie nabruździć. Ciężkie tutaj żelastwo dość. Znaczy całe to wyposażenie, które mam na plecach. Te wszystkie bandaże, a wezmę tylko część. Nie tych mam. Po prostu za dużo tego gówna ma. 7, no to jeszcze trochę za dużo. Przez to granie zacznie lagować jakoś dziwnie. Bo się wtedy obrażę. Akumulatory mogły dupcyć, w sumie też są pieruńsko ciężkie. Da, to w szłoćku. Patafiany tam zaczynają biegać, także muszę mieć się na baczności. Jakiś tutaj mam zestaw naprawczy. Dajmy naprawię kombinezon. Naprawię gdzieś tu miałem broń, chociaż strzelba to się trzyma w relatywnie dobrym stanie, bo jakoś nie ma ochoty się rozwalać. Czy to dobrze, czy to źle, nie wiem. Garaż na obrzeżach zony. Ciekawe, do jakiego garażu. Chyba, że tam notatka była. Dziennik nie, tylko jest dęba. Notatka. Notatki ma padane. Media, nie, tutaj nic nie ma. Ciekawego. Dobra, no mam poniżej 70, to powinien normalnie biegać bez jakichś dużych strat. Chodzi o kondycję. Może tu są jeszcze te dwa. Chyba, że tu jeszcze tutaj te dwoje drzwi. Nie są nieotwieralne. Oho. Lera boje. Bu. To jest po prostu chyba taki jakiś... A, tu jest 10 tych pojemników.
że nie wiem, czy ktoś będzie chciał to nosić. Czy jest to jakiś sens? Nie wiem, jeden mam ze sobą, ewentualnie komuś odstawię. Wydupcę w jakiejś wiosce. Wiem, że tam straszne promieniowanie. No to jest klucz do garażu. Czy to bombę jądrową budował, czy co? Siada, nie lubi. A gra nie lubi mnie. Teraz puść mnie, cholero jedna. Wonon! Tu na drzewie, ale tutaj... Mówię, jestem ślepy po prostu tych schopów. Wpadku widzę. Potrysaj się. Nie, bez muzyki tu... Artefakt shooter, o, piwo. Fajnie. Już kolejny, dostałem kolejny artefakt, który... W sumie... A jak wezmę sobie, rozłożę artefakt, spróbujmy. Ognista. Żużel. Gielek żużel. Czego mam najwięcej? Gielek, żużel. Shooter. Artefakt grupy kamiennej. Dużo on waży w ogóle? 6. No, szkiełka są lekkie, ale szkiełek się dużo zużywa. Pistolet, niech. Wyczyśćmy broń. A broni musi być czyszczona. Muszę się czegoś pozbyć. Teraz wiecie, w takich momentach jest zawsze dylemat. W ogóle taką śmieszną konserwę mam, to potem wam opowiem. Niej. Psa mogę zwrócić. Wylecą z ekwipunku. Zmniejszone zużycie kondycji. No powiedzmy właśnie, że taki stan to ujdzie. O, widzę, że coś też się... No, gro. Tako więc... Nie wiem, czy ten kolega żyje, czy nie, ale tu odkryłem, że tu jest dość fajny artefakt, który chroni nas przed oparzeniami. Tylko jest druga sprawa, ta teleportacja nie chce działać, a trzecia sprawa, w tym jeziorku chciałem nabrać wody, ale nie mogę. Bo tam jest dość taka anomalia, jest dość wredna anomalia, która po prostu... Nigdzie bądź tego nie. Nie spadł gdzieś? Nie, nie spadł. Dobra, mniejsza z tym, nie będę się z tym bawił. Da, ja to w tłoczku. Bo chciałem nabrać wody, ale się okazuje, że nie mogę nabrać wody, bo tam jest jakaś dziwna anomalia, która jak wyskakuje, to mi zabiera całe życie. Ale ładnie zaśrutowałem tutaj. A to już było... takie perfidne pudło z mojej strony. Proszę bardzo, i psów nie ma. Śrut tu się sprawdza aż za nadto. Nie, bez muzyki tu grusno. Skuteczna przeciwmutantom, ale ludzi też powali. Prawda? Kilkadziesiąt gram śrutu to nie jest w kij dmuchał. Pamiętacie ten obu? Znaczy nie, nie pamiętacie, bo to... Oj. Aha, ale hamstwo. No to jeszcze halo, halo, koledzy, ja mam granaty, a wy nie. Te samopały są mocne, szkoda, że ja nie wziąłem samopału, bo chodzi w tej berdanki. Ty bez wody to ja sobie mogę kotę tam smażyć. Nie wiem, dupę sobie po dupie się podrapać, bo w sumie to robi jedną wielkie, nic. Nie mówię dodatkowe wrażenia zombie, ale coś tamtego jakoś nie wykło technologicznie. Bo strzelba sprawdza się równie dobrze, a jeszcze lepiej już. Wejście do zony za 3, 2, 1... 1... Już. Młodzież.
Jak to teraz robić? Czy TSWD będzie na tych patałach działać? Nigdzie właśnie go nie. Coś tam strzela, ale tego polotu nie czuć. Który kolega gdzie? Ten nie ma jakiejś dobrej broni, bo cały sam bullshit. Słownie. O! Granat na medal, no. Mecz to są z korzyścią dla mnie, no. Celownik chodzi jak jakiś choleryka, no. To jest skarpeta, wyjazd. Śrutu w sumie szkoda. Czymś... Ja no, śruta ma rażenie. Ten SWD chyba zostawił w skrzynce, no bo to szmerc po prostu ostatni, jaki mogłem znaleźć na ziemi. Może ktoś mi wyjaśni, może ja źle tego używam. To już są kulowe, to już tak ładnie nie działają. Niby ten rozrzut jakiś jest mniejszy, ale prawda gówno działa, że tak powiem. Chociaż... Dobra, powiedzmy, że na zombiaki ujdzie, ale na resztę no to jest po prostu dziadostwo. Ten jakoś tak głośno strzelał do mnie. Gdzie jego broń? Aha, bo on miał po prostu dubeltówkę. Zładuj i wyrzuć i nabiorę śrutu, bo te kulowe naboje też gówno warte. Nie, tu nie ma żadnego schowka. Szukajmy ich tutaj. Nic. Tetetka. Jest jeden, tu jest drugi. Też go przeszukałem. Tutaj ten naukowiec. Prawda. Tutaj ten kolega, który ma PDA kabana. Gminiarze ochujeli, zrobiono prawdziwy plan na nas. Na razie musimy w obozowisku zacztować. Trzeba by mi się. Spotkamy się z nim osobiście przy opuszczonym gospodarstwie. Dobra. Cie? To tam jedziemy. Już nic chyba ciekawego. Jeja. No dzisiaj jest dobry dzień. Wzrosniejsze ceny w handlu, antyrady usuwają, szybsza regeneracja wytrzyma. O, ale kombinzony! Tego to ja mogę się pozbyć. Dobra, weźmy wszystko. Zobaczmy, czy będzie rzeczywiście jakaś lepsza regeneracja kondycji. No jest lepsza! No zobaczcie, no zdecydowanie szybciej to idzie, nie? Jak stoję. Dobra, to wywalmy ten pancerz jeden. Pancerz bojowy. Tutaj jeszcze miałem trochę tych takich fajniejszych artefaktów. Grzyb to jest zwiększający, ładny taki był. O, ale już taki duży udźwig powoduje to, że postać niby mogę iść, ale postać mi się bardzo szybko męczy. Korzystniejsze ceny w Kando. Czegoś pozbyć. Kiedyś tak bogaty, że będę wyrzucał apteczki, nie? Dobra, zmniejszmy sobie ilość tego dziadostwa. Dawię może tutaj ten jeden akumulator. I teraz biegniemy. No teraz powinno zdecydowanie łatwiej nam się grać. Pancerzem, chyba że dostaniemy jakiś lepszy towar. Nie zapewnia jakiejś dużej ochrony.
czy tamten taką nie, zapewniał, że w sumie z samopałów mnie porobili. Nigdzie больше такого nie. A już ja nie dyskutuję. No. Lepiej ta kondycja działa. Chociaż tutaj żadnych nie mam na kondycję, a szkoda. Nasuwa się mi jeszcze pytanie. Tam tych załatwiłem. Nasuwa mi się pytanie, teraz nie mogę przypomnieć z tym pojemnikiem, co ja z nim mam zrobić. Bo teraz to będę go taszczył cały czas, no wywalę go w bazie i zobaczymy później co z nim. Pojemny plecak zwiększający udźwig, tak? Kondycja regeneruje się w taki sposób, a poza tego... Mam subiektywne wrażenie, że trochę szybciej. I lepsze działanie antyradów. Potestujemy, zobaczymy. Jeżeli od tego w taki wesoły wpływ tych artefaktów niby zawiera w komplecie jest pojemny plecak, no tylko że nie wiem, czy ja tego plecaka nie potrafię używać, czy po prostu taki opis i tyle. Zapewnia taki sam udźwig. Tu szkanów tam cała masa. Dobra, jesteśmy już blisko naszej bazy wypadowej. Pewnie stąd będę przenosił jeszcze przedmioty na kordon. I tam dopiero u Skidana spróbuję przehandlować tą całą masę artefaktów. Oczywiście nie wszystkie jakieś sobie zostawię, prawda? Mieć jakie, żeby móc wykorzystywać przy pilocie. I sobie je tutaj rozwalać, prawda? Z żelaznych albo czegoś. No mamy trochę tych artefaktów. I one mogą nam posłużyć jako... Dość fajne narzędzie do wszystkiego. Historia. Chyba, że ten będzie za te pojemniki też coś da. Coś znalazł. Pojemnik z niebezpiecznym materiałem. Dobra, nie było tematu. Ta żart żartuje, a co wyszło ładunku. Przy naczelniku była informacja, że kurier, który ma nieść przesyłkę, przybędzie do opuszczonych zagród, więc mamy szansę, będziemy łowić tego kuriera, żebym chyba wziąć się nie uda, bo będzie z ochroną, ale ty wiesz, co trzeba zrobić. A ładunek? Przyniesiesz go tutaj. A, zmiana miejsca spotkania. Pokoż, żeby ładunek mnie na przykład w papę nie wybuł, bo się zdziwię. Że Berdanka powrót. Bredanki. Tak, wywalamy ten kombinezon. Troszkę się odciążył, tych artefaktów mam za dużo. Każdego po jednym rodzaju sobie zostawię. Potrzebował. No i ta masa apteczek, którą noszę ze sobą, nie? I od razu nabiorę wody i biegniemy tam, nie? Do Berdanki jeszcze naboje. Kulowe na śrutowe muszę wymienić. Czyli zdecydowanie na... Aha, nie mam śrutowych. Super. Czyli zamiast strzelby wezmę kałacha. Plus naboje do niego. Chyba, że ktoś tu sprzedaje śrut, ale wątpię. Właśnie. Ten coś najwyżej może jeszcze przehandlować mi. Ale też śrut... O, manierki kupię. To się przyda. Kalkulatorna. Manierki to się zawsze przydadzą. To jest dodatkowe źródło kondycji. Ech, salca, no i lecimy. Хорошего сейчас. Z czarnym chlebuszkiem świeżym, da z czesnaczkiem. A te pojemniki to wiecie co zrobię, jeżeli będzie taka możliwość, żebym ja wziął je wszystkie za jednym razem. Czy jakiś artefak może kombinezona przydostanę albo coś, bo ktoś coś wspominał. Już tam byliśmy. O tym. O egzoszkielecie kuriera. Pozwala nosić duże ciężary na duże odległości. Zatem egzoszkiel, to wiecie? Trochę defensywy?
No właśnie, statystyk defensywnych nigdy za mało. Oj, brakuje mi takiej modyfikacji pod kroju złoty kufer albo GSS. Złota kula się. Na razie jeszcze za wcześnie, żeby dać werdykt. Podoba mi się bardzo. Aczkolwiek te latanie tutaj, nigdy nie lubiłem tej lokacji, bo tu jest masa latania, a ciekawego. A to na kordonie działo się sporo, nie? Bo blisko wszystko było, a było do robienia bardzo dużo zadań. A tu jest tak to wszystko trochę rozstrzelone, czy za czym, że tak powiem, za bardzo nie przepadam. Właśnie, przygotujmy bronię, bo mam niewyekwipowane. Nie ma znaczy żadnej broni pobocznej, mam albo berdankę, albo kałacha i będę pewnie musiał żonglować. I zapewne umarłem, tak. Szybko dość ta anomalia się aktywowała, by nie patrzeć. Uwaga, 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 potrzeszczę teraz fotelem, bo się muszę wyprostować. No, zaraz lepiej. Wiecie, cały dzień siedzicie w szkole, tak, te przesłanie są za wygodne, ja się przekonałem. Bo w pracy, czy przez wakacje, czy w domu, jeżeli siedzę po kilka godzin, to mnie plecy nie bolą. Siadam na tym szkolnym krześle i już się czuję jak 60-letni dziadek, kiedy boli mnie reumatyzm. Po prostu są diabelnie niewygodne. Nie spotkałem się z jakimś wygodnym egzemplarzem takiego dziadowskiego krzesła. Nie wiem, czy w ogóle kiedyś w życiu będzie mi dane jeszcze się spotkać. Maskę mogę zdjąć, bo co ją noszę? Paczkę papierosów niech noszę, to przynajmniej. Tu jest na przykład ten schowek Francuza bodajże, którego bardzo ciężko się dostać bez artefaktów. Nie wziąłem tej amunicji do berdanki w końcu. No metoda na pozbycie się tych cymbałów jest, tylko że jest dość trudna w zrealizowaniu. Jeszcze gdzieś mi został jest shooter. Mała mi została promieniowania, muszę się kontrolować z tą ilością zużywanych artefaktów. Ten kolega się przesuwa lekko i wtedy wyszedł mi z zasięgu, mi się taki przypał. Ale teraz powinien się swajczyć na węgiel. Umrzyj. Zacypiły mi. No. No, ochrona. Pierwsza dobra ochrona. No to jołki połki poszli. No i ja w twoją mać się nie zmieszczę. Ale chyba już nie będzie w sumie tego kombinezonu. Miał piernacz, ale piernacza nie potrzebuje. APP-sza? Nie pogardzę. Aczkolwiek trzeba... skupić się na ogarnięciu ekwipunku. Poniosę więcej, o to jest pytanie. Pytanie, jakbym zostawił trochę rzeczy, to pepesze. Wyrzucił ten kombinezon. To już, że tak powiem, bym się zamknął, jeżeli chodzi o wyposażenie.
coś Larka wspominała, mi się zdawało. 10. Okay, wszystko w porządku. Ja już wiesz, nic nie wiem. Ale warto było zniszczyć ten artefakt, żeby sobie z nim łatwiej poradzić. Zanim rozkminiłem, jak dokładnie działają te artefakty, trochę mi to zajęło, aczkolwiek w realnym rozrachunku się udało. Teraz właśnie będzie trzeba zużyć hektolitry wody, żeby dobiec. Nie, to wszystko obłędne miejsce. Nigdzie jest mapa, no chyba pół godziny się z nim wojowa. Wojskowe zadania. Przekazać towar wojskowym. Sile 350 metrów, no to trochę potrwa to. Aczkolwiek tej wody powinienem mieć jakąś tam... zasobną ilość. Najśmieszniejsze jest, że ten kałachem praktycznie nie miota, jak strzelam. To dla mnie zadziwiające. Bo w innych modach zawsze tym kałachem tak trzepało do góry. Śmieszne, że w ogóle używają w ten sposób sejfu. No dajcie wy mi spokój, co? No, także udało się to zrobić bez, że tak powiem, trochę się namęczyłem zobaczyć, jak te artefakty działają. Zasięg działania tych artefaktów gnistych jest bardzo, bardzo mały, także musicie się, że tak powiem, musicie się dość zbliżyć, tak jak ja zrobiłem tak, że stanąłem w domku i czekałem, aż oni sami po mnie przyjdą. No i tego akurat złapałem przy drzwiach tym artefaktem, no i widzieliście, jaki był efekt, nie? Dostałem obrażenie i mogą się podnieść, ale pancerny był. Nie powiem. Nie, po prostu nie. Nie mam ochoty się bujać z tymi tuszkanami teraz. Że mnie zjedzą na śmierć. Zużyję drugi artefakt. Żeby tam wojskowy kukatrupie. Rzekan ja od Czernowa kazał przekazać ważne informacje. Wód! Bądź głupi, oddaj mu towar, bo i tak nie masz wyboru. A kapitan sobie uciekł, tak? Nie, to wszystko obłędne miejsce. Co się wydarzyło? Powiedz, jakieś chujostwo się szykuje. Naszego kapitana nagle wezwali do sztabu. W pół godziny zjawił się śmigłowiec i go zabrał. Z jakiego powodu może być taka gorączka, razem z sierżantem sądzimy, że to twoje z kapitaniem działania jakąś tam ze strefą mocno namieszały. Nienaremne mówią, że w sztabie kupa oficerów jest przekupiona przez innego chytrego sklepikarza. Co to za sklepik? O laboratorium kardyganowskim słyszałeś, to ponoć oni wysłali do przemytników i za ich pomocą wynosili towar ze strefy. Co mam robić? Przesyłką? Kapitan przyszedł do ten dał połów, nie mają schować gdzieś tu, aby nikt nie znalazł. Przekaż im mnie, a ja o to się zatroszczę. W końcu skończyłem moją misję, choć bez dobrego. Nie przeżyłem, wszystko się ułoży, teraz przemytnicy i ich protektorzy nie szybko się pozbierają i na nowo rozpoczną swoją działalność. Może do widzenia? Interesno, куда это он? A ci co? Co, zadania wykonane? Nawet nie zdążyłem przeczytać notatki. Nie, a może do widzenia, nie wiem, żegnaj. Ja chyba już nie mogę zrobić nic. Czyli zadanie wykonane, rozumiem. Trzeba było go tylko ukatrupić. Chyba, że wejdę do trybu inaczej, ale wątpię. Akurat no, tu tak mnie zadania poprowadzi. Ale od razu jakieś mniejsze zużycie kondycji, nie? Zobaczcie to, jeżeli mamy maksymalny udźwig większy. Chyba na tym zakończymy, wiecie co? Jeżeli już nasz pan generał, czy jak tam było, się zawinął stąd. Co słuchajcie, kapitanie? Co słuchajcie, opowiadło się Czernowowi, a awansował, a podobno podszedł do wstawkę. Kto ci napowiadał? Zwiadowca Sasza. Nasz zwiadowca nie miał na imię Sasza, tylko Nikołaj. Tydzień temu przypadł bez wieści. Kto ci napowiadał? Nie wiem, ale jeszcze kapitan prosił o przekazanie ci jakiegoś klucza, tu mu go masz. Dziękuję. Aha. Czyli tamten był podstawionym kolesiem. Z kardiganowskiego laboratorium. Super.
Вот кончится контракт. To jest ten jego сейф. Dobrze zapisałem, aha. W sumie jedno wielkie nic. Ale sam kombinezon git. Спасибо огромное. Dlatego kolegi doniosę zaraz po prostu towaru. Ale zrobię to już później. Z czarnym chlebuszkiem świeżym da z czesnaczkiem. Jajce z tym kapitanem. Słuchajcie, kapitanie. Czy mi się zdaje, czy się dialog zapętlił? Teraz dwa klucze kapitana. Ciekawe. Wcześniej rozmawialiśmy. Sierżant Aleksandrow. Zwiadowca Sasza. A super. No ciekawe. Ważanie, co w nie? To sobie biega. A tamten uciekł. Aha, czy te kardiganowskie laboratorium troszkę nam tu bruździ. Co widzę. Bo kolejny raz się nawija. Wtedy ta puszka z tą galaretą, a teraz jakiś dziwny zwiadowca Sasza, nie wiadomo skąd. Tak widzi bez toku wsio. No stoi. A co bym zrobił, jakbym nie dał mu tego towaru, tylko nawiał. Zaniósł tu do wojska. Nie wiem, zaraz tego nie sprawdzę, musiał czytać jakiś tam dawno save. Ale zrobię to poza nagraniem, ewentualnie się zapytam Kondotiera. Albo Smoksa, albo kogoś, kto tym się zajmuje. Ja wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia, cześć i czołem.